Słuchajcie, jak zarzucacie zestaw, pamiętajcie, że tutaj co chwilę pływają statki. I teraz jak zarzucimy sobie ten zestaw w stronę elektrociepłowni, czy naszej ciepłowni władysławowskiej, to zobaczcie, wykosi nam go na przykład taka piękna jednostka. One powinny bardzo dużym łukiem obkrążać tą latarnię, aczkolwiek w praktyce, tak jak się dowiedziałem od tutejszych wędkarzy, bardzo często sobie skracają te jednostki tą drogę do wejścia do portu i no nie wygląda to aż tak mega ciekawie. Mogą nam skosić nasz zestaw nie tylko jak wyrzucamy go w stronę plaży, ale nawet jak wyrzucamy go w stronę, powiedzmy, to Helu. No i tak jak widzieliście, jednostka przypłynęła, czy ona nam spłoszyła ryby? Są dwie teorie. Jedni mówią, że tak, drudzy mówią, że nie. Ja bym się bardziej pokusił o tą drugą teorię, o to, że ona jednak nam nie płoszy ryb, ponieważ te flądry, które sobie są przyklejone do dna po przypłynięciu takiej jednostki, mogą nam się po prostu poderwać. Może nawet to ich troszeczkę zmotywuje do żerowania. Także ja bym się nie bał o to, że ten ruch tych jednostek tutaj nam spowoduje to, że będziemy mieli mniejsze brania, a jedynie ten ruch może nam przeszkodzić w tym, że będziemy musieli troszeczkę uważać, gdzie zarzucamy ten sprzęt, żeby go po prostu nie wywalić w stronę plaży, czyli tam, i po prostu usiąść sobie i kawkować i gawędzić z innymi wędkarzami. Trzeba po prostu mieć to na baczności, patrzeć, bo złowimy po prostu dużą jednostkę pływającą. Trzymajcie się, cześć!